Dzień dobry, dzień dobry, wtorek, godzina 13, kolejne wydanie Calcio Casto, dziś musimy Was uprzedzić, u nas jeszcze jest poniedziałek, program nagrywamy, żeby wypuścić go dla Was we wtorek o godzinie 13, teraz właśnie nas oglądacie, więc... Wybaczcie, że nie będzie dzisiaj interakcji z czatem na żywo, ale zachęcamy do dyskusji, żebyście między sobą dyskutowali, bo tematów jak zawsze jest od groma, ale serdecznie Was na czacie witamy. Za tydzień już będziemy oczywiście na żywo. Dziś sytuacja wyjątkowa, ale oczywiście wtorek, 13, więc CalcioCast musi się pojawić. Witam do Moniko Guziniego. Salve, ukłony. Mamy nadzieję, że w tych kilkunastu godzinach po drodze nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Sprawdziliśmy wszystkie doniesienia dotyczące kontuzji, urazów, tego co może się dziać między naszym nagraniem a castem, a także tym, co będzie działo się w rewanżowym starciu Milanu z Interem, bo no to temat, który rozgrzewa najbardziej, nie ukrywajmy, choć także to co działo się w ten weekend w lidze, tam też kilka ciekawych rzeczy, także informacji smutnych, ale do tego, tego przejdziemy, bo sobie wszystko przypomnimy co i jak się działo, no smutna informacja to oczywiście Paul Pogba, o którym też warto dzisiaj pogadać pewnie chwilę. Tak jest, ale zaczynamy oczywiście od Euroderbów. Dziś potężny Romelu Lukaku na naszej miniaturce ledwo się zmieścił, no bo wiemy, że forma Lukaku jest tak duża, że no, jesteśmy wszyscy pod wrażeniem, bo licząc od początku kwietnia to jest najgroźniejszy piłkarz w całej lidze. Gdy spojrzymy na gole, na asysty, cudowna bramka ta pierwsza, potem także gol na cztery Czwarty gol dla Interu, który dał już spokój w meczu z Sassuolo to chyba był mecz weekendu, jeżeli tak byśmy się zastanowili, choć przed nami jeszcze rywalizacja z Sampdorii, z Empoli, ale tam fajerwerków się nie spodziewamy. Być może być może będzie to jednak zaskakujące. No to może zacznijmy właśnie od tego interu, od tego Milanu. Z tego, co sprawdzaliśmy, no to na poniedziałkowy wieczór doniesienia są takie, że Rafale O może wrócić. No i to jest nadzieja dla Milanu, żeby jednak z Portugalczykiem w składzie spróbować dokonać remonty. To oczywiście nie będzie łatwe, bo Inter startuje przy wyniku 2 do 0. Inter, który no W defensywie przecież w lidze mistrzów radzi sobie kapitalnie, bo spotkanie z Barceloną to kluczowe. Wygrane 1 do 0 bez gola straconego zewce Porto. Tam zwycięstwo w dwóm meczu 1 do No i także kapitalny mecz w Lizbonie, który też ustawił rywalizację z Benfiką, Co prawda w rewanżu 3 do 3, ale wiemy, że to już te bramki padały głównie, gdy już Inter był obiema nogami w Półfinale, więc tutaj Milan musi dokonać się czegoś wielkiego. Inter, który na pewno będzie pewny siebie. Inter, który też możemy nawet wytypować skład, myślę, na na tę rywalizację, bo co prawda Marcelo Brozowicz grał 90 minut, więc tutaj można się spodziewać, że wyjdzie w jego miejsce Hakan Grał też 90 minut Romelu Lukaku, więc być może to będzie Edin Dzeko jednak od początku, a, a Lukaku z ławki, ale myślę, że w tym momencie ma tak duży komfort Simone Inzaghi, że... Aż może mieć taki problem dobrobytu, bo tylko Milan, szkriniar jest kontuzjowany, ale defensywa z Bastonim, z Darmianem, z Aczerbim spisuje się dobrze, do bramki wróci Andreonana po niezłym występie Samira Handanowicza. Inter, który bardzo pewnie pokonał Sassuolo, ale był Dominik w tym meczu taki drogowskaz dla Milanu, że można wracać, że oni prawie wrócili z wyniku 0-3, bo przecież Sassuolo nagle przycisnęło, no i zrobiło się niebezpiecznie. Znowu Big Rom. Romelu Lukaku musiał Inter ratować musiał sytuację uspokoić. Tak, tylko że to już był taki Inter, który głowami, duchem był zupełnie gdzie indziej, Inter, który już właściwie zamknął, wydawało się to spotkanie, im się tak wydawało, że zamknęli ten mecz i naprawdę na dużo pozwalali Sassuolo. Inter zagrał w tym meczu tak netto godzinę. 30 minut to już było to było Sassuolo przy mikrofonie, to już Sassuolo które mogło nawet wyrównać w tamtym spotkaniu, bo te szanse były nawet przed golem na, na 2-3. Jeszcze, jeszcze mogła paść po drodze ta, ta bramka kontaktowa. Oczywiście Milan, który radził sobie w Lidze Mistrzów świetnie w defensywie, ale też, czy Inter, który radził sobie świetnie w defensywie, ale i Milan. Ale Milan też. Milan lepiej, bo Milan stracił w fazie pucharowej tylko jedną bramkę i to była bramka tak naprawdę już bez znaczenia większego kiedy prowadzili w dwóch meczu 2 do 0 z Napoli, więc to, co zrobili zawodnicy Inzagiego z Milanem, jak szybko, w jaki sposób i jak potencjalnie mogli też zamknąć właściwie jakiekolwiek dywagacje na temat rewanżu, prowadząc 3-0, może nawet 4, gdyby tam nie było szukania na siłę tego karnego, tylko gdyby faktycznie to był faul, albo nie szukanie faulu, tylko, tylko strzał na bramkę, może bramka 3-4 do zera i właściwie drzwi byłyby definitywnie zamknięte. I tak się zastanawiam, bo oczywiście ten mecz Interu z Sassuolo, to pomijając te, te momenty dobre Sassuolo, czy te słabsze Interu, właściwie te, te dwie bramki zdobyte, które sprawiły, że po prostu ciekawszy mecz oglądaliśmy, to i tak była pokaz, to był pokaz siły Interu, bo takie spotkania, z rywalami z dołu tabeli, ze środka tabeli, wszystkim praktycznie grającym o Ligę Mistrzów w tej kolejce, w poprzednich kolejkach sprawiały problemy. Tylko Inter w ostatnim czasie jest do takich meczów w stanie podejść ze zmianami w wyjściowym składzie, jest w stanie podejść tak, że przychodzi, robi swoje, wygrywa, dziękuję wszystkim na trybunach i jedzie do domu. Roma Lazio, też w tej kolejce. Milan to już jest w ogóle historia, która powtarza się non-stop. Milan tak naprawdę w ostatnim czasie nie wygrał żadnego spotkania, które miał wygrać, nie tracąc sił. Czy Specja, czy Cremoneze, czy Bolonia. Bolonia też, mimo nawet niezłej gry tego meczu, nie udało się ostatecznie wygrać. Inter w takich spotkaniach ostatnio, podkreślamy, to jest sprawa siedmiu ostatnich meczów łącznie. Pięciu ligowych w takich meczach punkty kosi. Więc ten, kto jest w takiej formie fizycznej, bo to chodzi też o dyspozycję fizyczną. No i oczywiście wybór na ławce, choć też ten wybór nie jest tak ogromny. To powiedzmy są dwie pierwsze jakościowe zmiany dwie, czasem trzy jakościowe zmiany, jakie ma do przeprowadzenia w trakcie meczu Inzagi. I to już robi niesamowitą różnicę. To, że masz dwóch napastników na ławce do zastąpienia wyjściowej dwójki w ataku Dzeko Lautaro Martinez, możesz grać Lukaku i Koreą, to, że możesz sobie rotować w środku pola, albo też nawet i na środku defensywy i w bramce, no jaki ten Samir jest, taki jest przy dwóch golach Sasuolo, tradycyjnie się nawet nie poruszył, ale akurat jego refleks, to co ma zawsze, czyli te sytuacje Najmniej oczywiste. Często broni. Sytuację na przedpolu, kiedy wychodzi, skraca kąt, to jeszcze ma. No to, to trzy takie zazwyczaj jakościowe zmiany w zanadrzu Inzagi ma i to sprawia, że Inter jest w tym momencie najlepiej wyglądającym zespołem w lidze. Forma fizyczna szersza, nie szeroka, tylko trochę szersza niż reszta ławka rezerwowych i akurat trafienie z formą na, na maj. Jeżeli jesteś. W formie w maju, mając za sobą no, takie dwa kryzysy, w tym jeden poważny, półtora miesięczny, i widzisz, że pozostali rywale już nie dojeżdżają, bo Milan nie dojeżdża też fizycznie, Lazio, rzecz jasna, nie dojeżdża już kompletnie fizycznie, z Juventusem jest trochę, trochę inna sprawa. Juventus wygląda dobrze, ale sportowo, a wiadomo, że tutaj niekoniecznie musi mieć to w tym momencie decydujące znaczenie. Napoli, które jest już kompletnie, no, pomijając świętowanie, przed świętowaniem też fizycznie już siedli, to trzeba przyznać, że to jest największy handicap. Teraz Inter rozdaje karty. Inter ma najlepsze karty na stole, ma najlepszych piłkarzy w tym momencie, będących w najlepszej formie, bo i Lautaro, który nawet wchodząc z ławki Skraca dystans do Wiktora Osimena. Nawet to, że Inzaghi może mieć ból głowy, kto jest lepszy, kogo bardziej warto postawić, na kogo. Hitarian, Brozowicz, na której pozycji, czy na tej na środku, czy, czy po prostu w drugiej linii. Moim zdaniem, no, wielu trenerów by się dało pociąć, aby, aby mieć taki już taki problem, problem wyboru, bo zazwyczaj no, na czym polega zwykle wybór Stefano Piolego? Po pierwsze zdrowi, a po drugie ci, po drugie ci którzy, którzy nie zawodzą przez cały sezon. Teraz, już ostatnio, rezygnacja z Szarla de Ketelare w wyjściowym składzie, nieco inna pozycja Divoka Origiego, ale to dalej jest mus wykorzystywania piłkarzy, którzy wiadomo, że w tym sezonie różnicy nie zrobią. José Mourinho, jego wybór polega na tym. Ilu piłkarzy wziąć z primawery do wejściowego składu, a nie czy ich brać. Więc moim zdaniem, no, Inter to jest ich w tym momencie największa, największa siła. Potwierdziło się to, o czym mówiło się bardzo długo, że jakościowo ta kadra jest naprawdę dobra. Jest trochę podstarzała, bo jest, to się musi zmienić wreszcie, ten świeży powiew w szatni musi się pojawić, ale jakościowo cały czas jest naprawdę dobrze. Ta głębia składu Interu na pewno ona jest wreszcie widoczna, bo od dawna się mówiło, że jest ta głębia, bo nawet spoglądając na drugą linię Interu, no to mamy tutaj czterech graczy równorzędnych. Jest ten wyjściowy garnitur, tak powiedzmy, czyli Brozowicz, Czala, oraz Barella, no ale piłkarzem równorzędnym w tym sezonie jest, zbierającym bardzo dobre recenzje i to też był dobry transfer Nebeppe Marotty, czyli Henryk Kitarian, do tego także Aslani, który myślę, że w następnym sezonie już będzie odgrywał ważną rolę, no i także piłkarz, którego ceni, który nawet ostatnio wyszedł w składzie wyjściowym, ale wyglądał Słabo, wyglądał bardzo słabo w tym meczu, nawet trochę z niego dworowaliśmy, drwiliśmy wraz z wami pod hasztagiem Włoska Robota, czyli Roberto Gagliardini, który latem Inter opuści. No Inter musi zrobić wszystko, żeby jednak zmienić go, zamienić na kogoś bardziej wartościowego. Tak kojarzy mi się końcówka tego sezonu z takim wyścigiem kolarskim, gdzie jeden zawodnik już linię mety przekroczył, on już dawno. Wygrał ten wyścig, który rzeczywiście odjechał reszcie stawki, i tak patrząc od pierwszej kolejki, od początku, od tych pierwszych kilometrów, to każdy się zgodzi, że ten sezon w Serie A należał do Napoli. Żeby ta końcówka tego nie zmieniła, no bo rzeczywiście to był wielki rok w wykonaniu Napoli, ale widzimy teraz Inter, który, no tak idąc tą analogią kolarską, wygrywa wszystkie premie górskie. Czyli po prostu, gdy jest ta premia, to urywa się od reszty stawki, który może miał kryzys, ale zawsze trzymał się na kole, jechał w tym peletonie, czasem był trochę z przodu, czasem z tyłu, ale widać, że gdy już inni nie mają sił, no to oni te premie górskie, te najbardziej strome podjazdy zdobywają z dużą, z dużą łatwością i stąd właśnie jest wygrana Supercoppa, jest finał Coppa Italia, być może będzie finał Ligi Mistrzów, wiele na to wskazuje, no i też jest bardzo pewne miejsce w tym momencie o Awans do Top 4, czyli o to, żeby była ta kontynuacja, bo będziemy o tym mówić w kontekście Milanu. No, ogromnie ważne jest to, żeby grać rok w rok w lidze mistrzów. To ci zapewnia wpływy, w ogóle grać rok w rok i wychodzić z grupy. I nieważne potem, czy raz dochodzisz do ćwierćfinału, czy odpadasz w jednej ósmej, czy, czy w półfinale, najważniejsze jest to, żeby zawsze siedzieć przy stole z największymi, żeby zgarniać po prostu te wielkie wypłaty za właśnie grę wśród najlepszych w Lidze Mistrzów. Gdy Cię brakuje, gdy Cię zabraknie, a to przecież może spotkać Milan, no to już robi się duży problem, bo nagle sprawy finansowe są dużo, dużo bardziej skomplikowane, więc Inter w tym momencie prezentuje się tak, że trudno myśleć o tym, trudno uwierzyć, żeby Milan miał to odwrócić. Ale oczywiście, jeżeli wróci Leon, pytanie w jakiej on będzie dyspozycji, bo to musi być taki Leon, ze spotkań przeciwko Napoli. On był tam kluczowy. Ta, ta bramka, pierwsza w tym dwumeczu, przecież asysta Portugalczyka. Gol w Napolu, niesamowita akcja. Byłego gracza Lil. No i Milan potrzebuje takiego Leão. Potrzebuje także tej zawziętości, zadziorności, tej odwagi. Teo Hernandeza potrzebuje perfekcyjnego meczu w defensywie. No a Interowi w tym momencie źle. Inter w tym momencie jest drużyną, która przez długą część tego sezonu słynęła z tego, że podobnie jak Fiorentina, że masę sytuacji kreuje. To jest zespół, który w całej Europie, no, oddaje największą liczbę strzałów po Realu Madryt. Właśnie, właśnie Inter najwięcej strzałów w lidze, ale przez długi czas z tą skutecznością było na bakier. A w tym momencie to jest zespół, który w każdym meczu niemal, no, średnio, ma po trzy, po cztery gole, bo cztery bramki z Sassuolo. Dwa gole z Milanem, dwa gole przeciwko Romie, strzelanina, sześć goli przeciwko Ellasowi, trzy bramki wbite Lazio, trzy gole wbite Empoli, trzy gole przeciwko Benfice, siedem wygranych z rzędu. No i w tym momencie, jak spojrzymy w tabelę, no to mają przed sobą czerwony dywan, i oni nie przejmują się, że jeszcze grają na wyjeździe z Napoli, bo widać, jak to Napoli w tym momencie się prezentuje. Oni też się nie przejmują meczem z Atalantą, bo terminarz w tym momencie nie gra żadnej roli dla, dla Interu bo są w tak dobrej dyspozycji a myślę, że tą wygraną z Sassuolo to oni niemal sobie już zapewnili start w Lidze Mistrzów w następnym sezonie no i tak jak mówisz, wielu piłkarzy w tym momencie jest w formie do tego nawet są w formie szczęście napastnicy mają. nawet tak. mają szczęście, bo zobacz, nawet te dwa spotkania, o których teraz jedno wspomniałeś, mecz z Lasem mecz z Sassuolo był brak skuteczności, tyle czasu był pech, bo to był pech często te sytuacje lukaku marnowane, e, dni konia, giermoczowi z lasem przecież samobój Gajcza, w, w Sasuolo do własnej bramki trafiał no Nagle, mecz, fatalny fa, fatalny. Mecz Ruan Tresoldi Fatalny, fatalny. Fatalny to był mecz absolutnie najbardziej pechowy, jeśli chodzi o, o konkretny występ indywidualny w tym sezonie. Nagle wtedy, kiedy interowi zażarło, to. Nawet rywale nawet rywale strzelają do własnej bramki. Ale wiesz, tak samo to pichy. wyglądało, gdy Napoli było w gazie, bo przypominasz tak. sobie pewnie mecz przeciwko Specji w Specji. Tam Napoli nie musiało nic robić, bo te bramki same wpadały. Mattia Caldara robił wszystko, podawał piłkę, zdobywał bramki samobójcze, podawał piłkę do kwarackeli w swoim polu karnym. No czasem, gdy już jesteś w gazie, to fortuna ci sprzyja, to też rywale zdają sobie sprawę w jakiej formie w tym momencie jesteś, jak jesteś mocny, więc no, dla Interu to może być rzeczywiście piękna końcówka sezonu, takie w tym momencie licząc no, 8 dni, gdzie mogą wygrać wiele, bo dla nich finał Ligi Mistrzów to będzie kosmos, kto by to przewidział, kto by to o tym w ogóle pomyślał przed sezonem, po wylosowaniu grup, gdzie przecież, według wielu przewidywań, miała wyjść z grupy wraz z Bayernem Barcelona. Oni są już niemal w finale, a dotychczas przegrali tylko z Bayernem Monachium. Pilzno, Barcelona, Porto, Benfica. No i chyba Milan, chociaż no jeszcze to spotkanie przed nami. To jest wielki sezon Nera Zurich. No i też, no po raz kolejny powiemy, że szacunek dla Simone Inzagiego, chociaż ja się zgodzę z tym, że. 11 porażek to za dużo, że jednak jakby było, nie wiem, 8 porażek, jeszcze jakaś walka z Napoli, nawet przegrana oczywiście, no to wyglądałoby to perfekcyjnie, a tak to jest wciąż, no jeżeli będzie finał Ligi Mistrzów i wygrana Coppa Italia, no to to będzie taki sezon no, 8 na 10, 8 na 10 bym powiedział, yy, no mogą jeszcze w finale Ligi Mistrzów sprawić, żeby ta ocena za sezon była jeszcze jeszcze wyższa, o ile tam się Dostaną, no bo trzeba pogadać także o Milanie i właśnie to, o czym mówiłeś na początku. Szacunek dla Interu, że wygrali spotkanie, w którym na boisku było sześciu graczy nominalnie rezerwowych, czyli coś, co w tym sezonie choćby właśnie Milanowi nie udało się ani razu. Napoli przecież miało wielokrotnie, nawet ma w ostatnim czasie, czy mecz Coppa Italia. Z Cremonese jest też tym przykładem, że gdy rotują ci trenerzy z czołówki, to tam jakości brakuje, bo serie A to nie jest Premier League. Nie masz na ławce takiej jakości. Wówczas ten poziom spada i widać, że ławka drużyn z czołówki równa się wyjściowy skład drużyn, nawet nie ze środka, a czasem z dołu tabeli to są albo mecze przegrywane, albo mecze. Remisowane. W Interze zagrali Handanowicz, DeFry, Dambrozio D'Ambrosio. To nie są ostatnio gracze wyjściowego składu. Bellanowa to mamy już czterech. Gagliardini to jest pięć. Korea. sześć. A wiemy, że Lukaku, no różnie z nim bywa. To jest gracz, powiedzmy, pomiędzy pierwszym a. Drugim składem, ale ponad połowa składu wyjściowego to byli gracze rezerwowi, a i tak wygrana, z takim rywalem nieprzewidywalnym, który przecież cztery mecze z rzędu na tym stadionie z Milanem i z Interem był w stanie wygrać. No i właśnie Milan. Duża bolączka Milanu to te mecze, gdzie nie ma tych liderów, gdzie nie ma na boisku Rafaela Leon, gdzie nie ma na boisku, no Teo Hernandez grał, ale zszedł i potem też zaczęła się jeszcze gorsza passa w tym spotkaniu dla Rossoneri, ale gdy Stefano Pioli rotuje, mniej lub bardziej to Milan nie wygrywa. Oba mecze z Cremoneze, zgubione cztery punkty, spotkanie z Bolonią, choć dobre, choć tam naprawdę Milan zagrał dobrze. Świetny wówczas Tomazo Pobega, ale tam remis. Teraz kolejne spotkanie tego typu, porażka w La Specie, gdzie Milan przecież już przegrywał, nawet w sezonie, gdy jeszcze trenerem specji był Vincenzo. Italiano w poprzednim sezonie przegrał ze specją u siebie, choć wtedy sędzia Milan przekręcił, więc ta specja nie leży i Milanowi, i Interowi. No ale niestety, no w tym sezonie już ci rezerwowi do siebie nie przekonają i to latem będzie ból głowy. Co zrobić z deketelarę, co zrobić z origim, bo myślę, że mało który piłkarz przekonuje. Wiadomo, że Mali chciał. To jest ten jedyny, który latem trafił i Cokolwiek zrobił. Myślę, że Pobega też daje takie sygnały, że może w tej rotacji uczestniczyć, ale no poza tym Adli to jest piłkarz widmo, w też bardzo mało minut. Deketelare, o nim już nie ma sensu w tym momencie rozmawiać. Może rzeczywiście musi odejść do Atalanty. Na przykład są takie głosy: Niech Gasperini rzeźbi, niech robi z niego nowego Josipa Ilicicia z Origim też trudna sytuacja, szczególnie gdy spojrzymy, ile on zarabia, jakie to są pieniądze, które Milan mu płaci, więc kolejne lato będzie ważne, będzie ciekawe, trzeba będzie też szatnie przewietrzyć, ale jeżeli nie będzie awansu do Ligi Mistrzów, to też pole manewru będzie ograniczone. Milan w tym momencie musi pokładać większą nadzieję we włoskiej prokuraturze, we włoskich sądach, musi liczyć, że za tydzień gdy poznamy ten wyrok w sprawie Juventusu, no to to jest jedyna nadzieja Milanu no w tym momencie. No, yy, musieliby dokonać remonty z Interem i potem wygrać finał Ligi Mistrzów. No, strasznie, strasznie trudna sprawa, bo wiemy, kto czeka w finale i czy to będzie Real, czy City, to ani Milan, ani Inter nie będą faworytem. Przez Ligę w tym momencie, no, Lacjo wyciągnęło do nich rękę, Milan tę rękę odrzucił i przegrywając jeszcze te. Stratę do Lazio powiększył. Sytuacja aż trudna do uwierzenia, bo myślę, że w piątek kibice Milano już chłodzili szampany, mówiąc: Dobra, Lazio nie ma sił, my jednak ich przegonimy. A oni sił nie mają sami wcale. Jeszcze mniej ich mają, mniej jakości. No bo nawet patrząc na wyjściową jedenastkę ze specją, oczywiście już bez Benasera, więc Braim Dias na środku, ale Origi z boku Anterebić, który też moim zdaniem, i no to chyba jasne, Powinien paść ofiarą tego wietrzenia wietrzenia o, szatni. Tak, Zdecydowanie. Jest rabić, jest ja gdzieś widziałem informacje, że w Bundestidze się nimi interesują, ale szczerze, no nie wiem, nie wiem kto, gdzieś Wolfsburg mi, mi Tak, Gdyby tak, to było rzeczywiście kilkanaście milionów zarebicia, to brać, spakować, zawiązać kokardką, wysłać. I, I podziękować serdecznie, zdecydowanie tak, albo nawet yy, brać w gotówce i nie czekać na przelew, bo przelew jeden dzień może iść. I... Nie wiem, nawet barter, wszystko, ale cokolwiek. cokolwiek zyskać. Tak, byle jeszcze nie dopłacać do tego interesu, więc rzeczywiście to, to nie wyglądało dobrze. No, okej, okay, Teo Hernandez w wyjściowym składzie, ale tak jak wspominałeś przy okazji znów tego meczu z Interem, nie było Leon, ale też nie było Teo, bo tak naprawdę on został w taki sposób zamknięty. Przez Inter w tamtym starciu, że miałem wrażenie, że, że jego na boisku nie było. Z tych obrońców, piłkarzy defensywnych na papierze, to Bastoni absolutnie przyćmił w tamtym meczu. Teo, który wydawało się no, na tej stronie boiska, będzie musiał wziąć na siebie także, także, tę, grę, także tę grę do przodu. Darmian i Dumfries poradzili sobie z nim bez większego problemu. Ilu piłkarzy tamtym spotkaniu wręcz zabiegało w takich pojedynkach korespondencyjnych, pozycja na pozycję, ilu piłkarzy wręcz zabiegało, było niezmordowanych po stronie Interu, ilu ich zabiegało tych swoich vis, vis w Milanie. I to jest coś, co także ze specją było, było widać. Specja zdobywa dwie bramki tak naprawdę dzięki stałym fragmentom gry no bo przemysła wiśniewski jest to bezpośrednio z rzutu wolnego czyli ta specja też nie, nie potrzebowała no specja w tej formie w jakiej jest obecnie ma problemy z kreowaniem sytuacji z wykańczaniem ich specja która wygrywała choćby z interem te sytuacje to było co rzut karny i sytuacja no i ta kontra co najprostsza. Y, Balanzola nie co od Maldini Donzoli Maldini albo wróci jakoś Dla... już y, teraz nie pamiętam ale wiesz Maldini... oni wygrali w tym Nzola roku Zola do Maldiniego tak 5,5 ale... miesiąca a wygrali tylko z Milanem i z Interem tak w tym roku wiesz, kalendarzowym I to moim zdaniem są właśnie cztery stałe fragmenty bo ta piłka od Drągowskiego do e, Nzoli ten do Maldiniego to jest tak stały fragment bo to jest do wypracowania, to jest coś, czym możesz, możesz rywala zaskoczyć, próbując to raz, drugi, trzeci, czwarty, za piątym może ci to wyjść. Więc ta specja, na, na tę te specje teoretycznie dużo nie trzeba. Inter by wygrał, gdyby to był dzisiejszy Inter, bo miał tych osiem bodaj strzałów celnych na bramkę, tylko wtedy ta skuteczność szwankowała. To Milan nie miał nawet tego. Milan w tym meczu miał mniej celnych strzałów na, na bramkę niż specja. Co już jest sygnałem alarmowym, co już pokazuje, że nie ma jakości. I jeżeli ten mecz ze specją, jakby wiele nam tutaj nie, nie zmienia, ale nawet gdyby był Leon w wyjściowym składzie na, na starcie z Interem, to pierwsze, to ja nie wiem, czy on by wiele dał radę zrobić. W takim Milanie, w tak grającym Milanie, nawet dwóch Rafaelów Leon może. Wtedy to dwóch to nie po, to jest. Po jednej i drugiej stronie, to może już to wyglądałoby lepiej, ale raczej Rafaello... znaczy druga połowa daje nadzieję Milanowi, no bo tam były słupki, tam, tam obudził się Tonali, tam były sytuacje i, i wydawało się, że no ten gol kontaktowy padnie, chociaż w przebiegu z przebiegu całego meczu to nawet Inter mógł to wygrać dużo, dużo wyżej, ale no też głowa odegra ważną rolę. To o czym mówiliśmy przed tym pierwszym meczem, że tam jest takie napięcie, tam jest no, z jednej i z drugiej strony takie ciśnienie. No, i widać, że jednak Inter to doświadczenie, gracze nieco dojrzalsi, i też takie przekonanie o swojej sile. W tym momencie Inter emanuje taką, taką siłą, właśnie. No i też nawet już skoro zaczęliśmy, to klamrą możemy to, to spiąć jakość zmienników. Schodzi z boiska Bena wchodzi Junior Messias, gra bardzo słabo, daje słabą zmianę, nie radzi sobie na boisku. Jeżeli próbuje uderzać, uderzać na bramkę, to. To, to niestety wygląda to, to, to bardzo źle, więc każda, no też kolejna sytuacja, gdzie ktoś wypada, wypada ktoś istotny. Tak samo było, kiedy Mike Menią wypadał z wyjściowego składu. No Milan jeszcze nie był wtedy w kryzysie, ale zaczął być. Wszedł Tataruszanu i od razu były pretensje do Tataruszanu, nie tylko ze strony kibiców, ale ze strony piłkarzy, nawet, nawet na boisku. Akurat Inter ma taki komfort, że mógł sobie tego Handanowicza już tylko na mecze mniej istotne wystawiać do składu. Ale śmiem twierdzić, że no, chyba się no, nie pomylę wiele że Handanowicz, gdyby musiał wejść na ważne mecze za Onane, to no, dużo lepiej prezentowałby się niż Tataruszanu, który ostatecznie tak, miał kilka tak, niezłych tak. występów, ale siła doświadczenia i graną stop przez ponad dekadę, tak naprawdę. Tataruszanu tego nie miał, więc tu jest cała masa punktów, które byśmy sobie przeanalizowali krok po kroku, pozycja po pozycji, rezerwowi, siła fizyczna, forma fizyczna, mental, oczywiście, niezwykle istotny. I pewnie na punkty takie starcie Inter wygrywałby bezapelacyjnie. Więc okej, okay, no 2 do 0 to jest oczywiście wynik do, do otwarcia ponownego, ale to jest trochę tak, że. Jakoś nie widać punktu zaczepienia. Nie widać od czego. Wiadomo, jakiś dziwny początek meczu, czerwona kartka, kontuzja po stronie Interu, Milan strzela szybko gola, sytuacja odwraca się bardzo szybko. To jest możliwe, ale to musiałoby się dokładnie tak właśnie wydarzyć. No tak, tak, jak tak, jak tak. mówimy, bo inaczej. No, też ciężko zobaczymy mi się jak wyobrazić. Inter zareaguje, A też wiemy, że, że Inter no, może to rozgrywać w różnoraki sposób. Pewnie będą nastawieni na początku na kontrataki, a wiemy, że te bywają w interze zabójcze, bo ma kto te kontrataki wyprowadzać, czy Barella, czy Mkitarian, czy, czy zawodnicy grający na wahadłach. No ale też tak mi się kojarzyło to spotkanie sprzed tygodnia z pierwszym meczem na San Siro między Milanem a Napoli, no bo przecież pamiętacie jak ten początek meczu wyglądał. To był no, równie duży napór Napoli. Pamiętamy sytuację Kwarackieli, wtedy pada Bramka i może mamy podobny przebieg tamtego spotkania. Oczywiście Milan awansował, awansował w pełni zasłużenie, w tym dwumeczu był stroną lepszą, choć to był bardzo wyrównany dwumecz, ale to była podobna sprawa, że wtedy na Napoli zepchnęło Milan, ale do siatki nie trafiło. Teraz Inter trafił aż dwa razy, i to już całkowicie ustaliło ten dwumecz. Inter w końcówce sezonu. Oczywiście nie tylko przez ten dwumecz, ale jeżeli jeszcze ten dwumecz domknie, no to będzie być może największym wygranym, znaczy nawet nie być może, będzie największym wygranym obok obok Napoli, a z kolei Milan, czy Milan będzie największym przegranym tego sezonu, jeśli nie wejdzie do Ligi Mistrzów we Włoszech? No myślę, że tak to może wyglądać, bo oczywiście jeszcze poczekamy na rozstrzygnięcia pozostałych pucharów. Zobaczymy jak sobie poradzi Roma w lidze Europy zobaczymy końcówkę sezonu w wykonaniu Lazio, chociaż no Milan robi wszystko, żeby Lazio jednak nie wypadło poza top 4, więc Lazio będzie, zobaczmy kto będzie zadowolony, kto będzie rozczarowany w końcówce sezonu. Napoli na pewno już jest pijane z radości i to jest pewne. Inter jeżeli nie przegra z Milanem, to też będzie zadowolony, bo Inter zagra w Lidze Mistrzów w następnym sezonie, będzie mieć dwa finały, już Superkopę wygrał, więc też będzie Inter w szampańskich humorach, będą mogli powiedzieć Cholera, ten sezon zakończył się dla nas bardzo dobrze. Mamy jeszcze przed sobą dwa finały. Idziemy dalej. Lazio. Jeżeli Lazio wejdzie do Ligi Mistrzów, no to też ogromny sukces. Też ogromny sukces Maurizio Sariego i całego Lazio. Przecież oni czekali ponad dekadę, tak? Gdy awansowali z Simonem Zakim, to po przerwie dziesięcioletniej. Teraz powrót, jeszcze szybszy, dużo szybszy. To byłoby coś wielkiego. Juventus. Perturbacje, odejmowane punkty, wiele kontuzji, gra młodymi zawodnikami. Wiadomo, że odkładamy na razie sprawę pozabojskową na bok, ale Juventus wydaje się, że no też do tej ligi mistrzów wejdzie, bo ma w tym momencie 8 punktów przewagi nad piątym Milanem i jeszcze mecz u siebie z Milanem w perspektywie, więc Juventus też pewnie będzie względnie zadowolony, chociaż dla nich ten sezon też naznaczony pucharami no jeszcze zobaczymy, czy z zdołają awansować do finału, wtedy to odpadnięcie z Ligi Mistrzów będzie bolało, przynajmniej tak moralnie mniej, no bo finansowo zawsze boli. Roma, dla Romy sezon w Serie A już znaczenia nie ma, bo Roma też widać było po składzie, zaraz do tego przejdziemy Roma jest skupiona jeszcze na dwóch meczach jedzie do Leverkusen, tam nie przegrywa i potem Jose Mourinho, który wygrał wszystkie finały europejskich pucharów, w których występował. Ma nadzieję znowu to zrobić. I Roma, jeżeli I jeden wygrywa. mecz muszą wygrać tylko w tym tak. sezonie tak naprawdę. A nawet nie muszą wygrywać. Mogą dwa zremisować no i wygrać tak, Oczywiście. Ale jeżeli racja. Roma dowiezie i awansuje do ligi mistrzów przez Ligę Europy, też będzie Kim. No, jesteś kim, jesteś zwycięzcą, jesteś kim, jesteś zwycięzcą. Każdy tak sobie w Serie A będzie mógł mówić w czołówce. Poza Atalantą i Milanem, ale jakie są oczekiwania wobec Atalanty? No, nieporównywalne do tych, które są wobec mistrza Włoch, bo dla Atalanty to nie będzie katastrofa. Atalanta po prostu uzna, dobra, to my dalej robimy swoje, będziemy tą siódmą ligą, spróbujemy do tych pucharów za rok. Nic nam się nie stanie. Milan, jeżeli nie awansuje do Ligi Mistrzów, to będzie pierwszym mistrzem Włoch w XXI wieku, który jako mistrz Włoch, kolejnym sezonie nie wejdzie do rozgrywek Champions League, który skończy ten sezon poza top 4, więc no, nad Milanem wisi katastrofa i myślę, że Milan może uratować tylko właśnie decyzja sądu w sprawie Juventusu. Takie w tym momencie są fakty. Milan sprawę sobie w Serie A w ostatnich tygodniach pokpił, pokpił z Cremoneze, pokpił z Bolonią, pokpił ze Specją. Zobaczcie, że no to nie są zespoły topowe, i ile tych punktów Milan stracił. Tych punktów, które właśnie różnią w tym momencie choćby Milan od Juventusu, już nie mówiąc nawet o, o Lazio. Na własne życzenie, w tym momencie wygląda to tak na trzy kolejki przed końcem, że chyba trzech uczestników Ligi Mistrzów znamy czyli Napoli, Lazio i Inter. No chyba, że Lazio jest tak, zmęczone, że nie wiem, nie wygra żadnego z tych trzech kolejnych meczów, tego nie da się wykruczyć, ale nie powinni wygrać tak. i wtedy już praktycznie mają tak. to w garści. No to już jest tak, I dosłownie sąd decyduje. decyduje, tak, sąd decyduje w tym momencie czy Milan czy Juventus. Tak, no i Taki teraz sąd mamy klimat w Serie A. Tak, tak to wygląda. no, antycypując trochę to, co się wydarzy, no to musi Juventus po prostu pokonać Milan, żeby gdzieś sobie o, Bo mówi się o 9 punktach, ma ta, które mają im odjąć. Teraz jest plus 8. Czyli, żeby wygrać, aby mieć więcej niż 9, musisz wygrać z Milanem. Czyli dla Juventusu ten mecz to jest takie trochę w głowie przedłużenie sobie na 10. Mistrzów. Trochę tak. Albo Juve, tak. albo Milan z pomocą prokuratury. Oczywiście może jeszcze wejść do akcji UEFA, ale na razie jakby nie wychodząc aż tak daleko w przyszłość, po to, żeby sobie dać jakiś bufor. Bezpieczeństwa w głowie przynajmniej, żeby mieć nadzieję na to, że jak faktycznie to będzie te 9, to że my swoje zrobiliśmy. My wiedzieliśmy, że to może być 9, wygraliśmy, mieliśmy większą przewagę nad Milanem, zabrali nam 9, jest ok, yy, i tyle zrobiliśmy swoje, bo tyle Juventus zrobić może. No jeżeli, jeżeli Juventus w takiej dyspozycji spotka się z Milanem, w takiej dyspozycji, to, no to raczej faworyt jest tutaj po stronie Juventusu, po, po stronie Turyńskiej, więc oni muszą robić robić swoje i, i tyle. Akurat w tej kolejce e, też mieli takie zadanie, jakie miał, jakie miał inter. Mieli rywala, jako jedyni, który o coś grał. Bo to no, kremoneze, jakie jest, takie jest, ale jednak gra o utrzymanie. Już teraz no, to tylko matematyka może im dać tak naprawdę, ale oni zrobili swoje i zrobili to szczerze, dość spokojnie, dość pewnie, więc oni, oni idą, idą krok po kroku i potyczek żadnych potknięć Juventus nie ma, tak samo to spotkanie w Lidze, w lidze Europy, bramka w samej końcówce jeszcze, jeszcze Pol Pogba, gra do końca zamknięcie rywala, ucieknięcie trochę spod topora i moim zdaniem bardzo dobra pozycja wyjściowa przed, przed meczem rewanżowym no bo, bo grasz od nowa po prostu. Znaczy dobra y, patrząc na wynik. Tak. Bo y, wynik jest dla Juventusu dobry, gra była słaba, nie dało się momentami patrzeć i męczyli się strasznie. No to z taką gromicz, w taki, pozycyjnym. Y, pierwszy mecz dzięki temu wynikowi. Tak, Możesz tak. zagrać gdyby, zupełnie gdyby inaczej. Nie ta bramka to by, to no. ja bym nie dawał większych szans, bo widzimy po wynikach jak radzi sobie Sewilla po zmianie trenera, szczególnie na swoim stadionie. Tam myślę, że albo mocniejsze, albo porównywalne do Juventusu drużyny sobie zęby łamały. Sevilla, która na Ramon sanchez Juan radzi sobie świetnie w ostatnim czasie. No i też dla Sevilli nie ukrywajmy, to też jest mecz sezonu. Może no, na równi, a może nawet bardziej niż dla Juventusu, bo oni nie mają drugiej drogi do, do Ligi Mistrzów. Dla Sewii, droga do Ligi Mistrzów przez ten początek sezonu, przez te zawirowania, przecież oni byli przez długi czas w strefie spadkowej, potem się zaczęli wygrzebywać, teraz gonią, wspinają się w tej tabeli, no ale do Ligi Mistrzów nie, nie dojdą, nie dojadą, bo tam w La Liga nawet różnica między czwartym i piątym jest duża, tam już Sociedad raczej za siebie nie, nie patrzy, tam jest sprawa akurat w przeciwieństwie do Serie A w kwestii delegacji do Ligi Mistrzów w miarę klarowna, Barcelona, Real Atletico na pewno, raczej Sociedad i tyle, sprawa zamknięta, więc Sevilla przez Ligę tam już się nie doczłapie do Ligi Mistrzów, więc Sewija wyjdzie mega nastawiona, mega skoncentrowana na Juventus, ale masz rację, gdyby nie ten gol Gattiego, to, to byłoby inaczej, a tak to okej. Okay. Powiedział Allegri, jeszcze nie wiem jak zagramy, wymyślę plan później, mam nadzieję, że to będzie plan właściwy. Może po dogrywce, może w karnych, a może na przykład, nie wiem, 1-0 i, i, i dobra defensywka, a to Juventus pokazywał, w Europie, to pokazywał i z Freiburgiem i z i także szczególnie ze Sportingiem, tak, te interwencje Mati Perina, wtedy w pierwszym meczu Perin wybronił, może szczęsny ten dwumecz wybroni, wiecie, na tym etapie jak już jest rewanż półfinału Europejskiego Pucharu, to tak naprawdę nieważne jak byle wejść do finału, no bo tutaj nikt już stylu nie wymaga. Myślę, że nikt nie skrytykuje Allegri'ego, a często wiemy, że jest krytykowany ze względu na styl, jeżeli będzie awans. I tyle. Może jeżeli nie będzie awansu, to ktoś mu tam będzie wytykał, że to przez to, że jesteś twardo i grasz tak w piłkę, ale jeżeli ale będzie awansu, to nikt nie piśnie. Nawet absolutnie. to nie będzie najbrzydszy mecz świata. Słuchaj, zobacz, który ostatni włoski zespół zdobył europejski puchar ofensywnie, w stylu, który my wspominamy na równi ze zdobyciem tego, tego pucharu. Żaden, no bo Mourinho po swojemu wygrał Ligę Konferencji, Mourinho po swojemu wygrał z Interem Ligę Mistrzów, więc tutaj tak samo będzie, byle po prostu wpadły punkty, coś do gabloty, pieniądze, bo to też niezwykle istotne, i, I tyle. No. Wiesz, europejski puchar tak to jest europejski puchar. No. Oczywiście, że tak. Jedyny mecz, który faktycznie Juventus po drodze tak wygrał, że, ale to w sumie jeden zawodnik wygrał tak, że szczęka opadła, no to ten rewanż znąd. 3-0, kapitalny tak, występ, fenomenalny występ Di Marii w tym meczu rewanżowym, a reszta, a reszta to jest albo zasługa defensywy, tudzież bramkarza. Po prostu dobre, dobre rozegranie dwóch meczów. Ukrywając swoje mankamenty, ale jak masz ukrywać mankamenty, to właśnie będąc Alegrim, sposób. to musisz y, zostawić w Turynie Aleksandro, no bo to jest no, największy, to był największy mankament Juventusu w tym pierwszym meczu. Ostatnio ta defensywa fajnie wyglądała. Wrócił Bremer Gatti, wiadomo, że to jest klasa. Danilo również. Ta trójka bardzo dobrze się prezentowała w meczu z Cremonezy, bramka Gleisona, Bremera, bardzo blisko gola był. Arkadiusz Milik dosłownie, no tyle, tyle zabrakło, bo tam. Palce u stóp, a może nawet mniej, może nawet mały palec. Też tam widziałem takie screeny, że niby ten, ten moment złapany już jak piłka była w ruchu, jak już odrywała się od stopy podającego Angela DiMarie. Czasem się zastanawiam właśnie, jak to jest, no bo to decydują milisekundy i w którym momencie złapiesz, tak? Czy jak on zaczyna, czy jak już ta piłkę posuwa, czy jak ona kończy kontakt ze stopą ale to już kwestia na inną dyskusję. Co może cieszyć fanów Juventusu poza oczywiście smutną informacją z Pogbą, bo grał naprawdę fajnie, było dużo entuzjazmu, kibice reagowali na każdą jego interwencję, każde zagranie. Wyglądał po prostu dobrze, z przyjemnością patrzyło się przez 20 minut na Pogbę, ale cieszymy się oglądać Pogbę, bo on co chwilę jest, kontuzjowany i to się w tym sezonie już na pewno nie zmieni w następnym życzymy mu zdrowia bo inaczej to już będzie trzeba kończyć karierę nawet były takie dywagacje w trakcie meczu z wami pod hasztagiem włoska robota dyskutowaliśmy czy to nie będzie aby kazus Marco van Bastena że po prostu nie ma zdrowia no to kończymy karierę w bardzo młodym albo, wieku, takiego czarnoskórego, jakiegoś dobywcy Rossiego, na przykład, tak, nie? który no... też przez kontuzję skończył poważne granie i czasem tak, wracał, żeby pobrać mniej poważne. Spal Ferrara, coś tam jeszcze. Tak, a a Pogba jest takim, pitarzem, który no jest wręcz stworzony do najpoważniejszego grania. Liga Mistrzów, no już nie mówię o reprezentacji, bo, bo, to, bo to już jest sprawa zamknięta, ale no tak, 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 by tak. grać na najwyższym poziomie, błyszczeć w europejskich pucharach, a nie wchodzić na końcówki na 20, 15 minut, 10 minut spotkań, i, nie wiem, z Cremonese, tam ze Specją, czy z czy, czy Lasem. Dlatego tym bardziej właśnie szkoda. Ten kazus van Bastena ciekawy, bo on dwa lata walczył, od kontuzji do zakończenia kariery walczył o to, żeby wrócić. Teoretycznie może medycyna no, poszła do przodu, ale myślę, że poszła do przodu także z tego względu, że wtedy tę karierę fanbastena dałoby się sztucznie podtrzymywać. On by co jakiś czas wracał. Tylko w tamtym czasie też było tak, że takie kontuzje poważne to był bardzo y, krótki y, komunikat, dylemat dla piłkarza. Albo wracasz, chcesz wrócić, ale ryzykujesz bycie kaleką do końca życia, albo kończysz karierę i, i tego ryzyka nie no podejmujesz. Tak, tak, tak. I zwykle piłkarze. Podejmowali tę decyzję słuszną. Tutaj. Albo myślę, cierpieli po prostu, jak tak. nie wiem. Batistuta, który, którego już tak bolało, już był przecież zdezelowany, gdy nawet trafiał do Romy, już grał ten cały sezon mistrzowski na, na zastrzykach. Yy, a potem jeszcze przecież trafił do Interu, tak? Batistuta, tak. ale już był tak zdezelowany, tak yy, wyniszczony, że, że już w Interze żadnej karty nie zapisał, mało co w ogóle grał, więc no mówi nawet po dziś dzień, bo taki dokument o nim oglądałem, że no dalej go te stopy bolą, dalej go te nogi Chyba bolą. Mam w ogóle płytę tego. Tak, na tak, muszę tak. Się właśnie odbierze. gdzieś mi zginęła. Ale A, ja tego też. Widziany, więc już w głowie za, zakodowany. Ale rzeczywiście, no teraz ta medycyna poszła do przodu, ale wiadomo, że kiedyś te dylematy były były większe. Ale co do pozytywów, to na pewno Kieza. Czy może tak? Pierwsza połowa to mówiliśmy, że próbuje, chce, ale nie potrafi, nie może. Nawet Alex Ferrari, tak słaby obrońca jak na standardy Kiezy, bo dużo lepszych ogrywał, radził sobie z Kiezą, ale już druga połowa asysta wcale nie taka prosta. Może nie jest tak, że zakręcił trzema rywalami, ale minął jednego, tam trzech związał, oddał piłkę. Jest asysta, jest impuls, jest na pewno dobry występ Federico Kiezy. Wiadomo, że dla niego poprzeczka zawsze będzie zawieszona wysoko, czasem może ta jego ocena gry jest zbyt niska, bo my widzimy kierze takiego, jakim chcielibyśmy go widzieć, a no to jeszcze nie jest i może nigdy nie będzie, oby, oby był. Jednak Federico z euro 2,21 czy z początków w Juventusie na pewno Fagioli nie tylko bramka. Ale od początku meczu wyglądał, prezentował się bardzo dobrze. Paredes nie irytował, to już dla niego Jedno sukces miał. Podanie, tak, do Dominika. Blisko, super pięknej. pas. Tak. Plus pewna defensywa. To właściwie nie miał żadnej pracy. Kilku piłkarzy odpoczywało przy okazji tego występu. Znowu wszedł z ławki. Ling Junior też dał sporo energii. No i tyle. Myślę, że Juventus ma jeszcze dwa kluczowe mecze w tym sezonie. Andaluzja, Sevilla, Ramon Sanchez Pis Juan w ten czwartek. No i potem oczywiście dodajemy ewentualny finał. No i spotkanie z Milanem u siebie. Wygrywają z Milanem mają też mimo minus 9 punktów, które mogą dostać przez Ligę ligę Mistrzów są w top 4, jeżeli pan Czeferin nagle nie zadzwoni i nie wyprosi, to, to będą przez Ligę po prostu grać w Champions League a może będzie finał Ligi Europy fajnie gdyby to był włoski finał, bo przecież lata 90 to w pucharze UEFA szczególnie te włoskie Półfinały, bo przecież 90 rok i, i, i też te zamieszki, przez to Juventus Fiorentina i Roberto Baggio. Potem także Roma Inter, był finał taki w pucharze UEFA. No, więc no, lata 90 tych włoskich drużyn w finałach. Parma też grała przecież w finale, choćby, więc. Taki super, finał Ligi puchy, Europy. Tak, tak. wszystko, wszystko to, to było, było co możliwe. Interlazio, nie? Też był finał. Tak, Interlazio. -inter pucharu 3-0 i świetny mecz Ronaldo. Tak, 98 no, tylko, chyba, czy siódmy. Tylko w Pucharze zdobywców Pucharów nie było, no bo nie dało się, bo nie można. Tak, bo to jest jak widzę konferencji. Chociaż tak nie, możesz spać, spaść Ligi Europy do konferencji. No tak. Przecież akurat... być finał Lazio, Fiorentina, ale Lazio. Tak, się wypisało. tak, wypisało się, rzeczywiście. No a wtedy akurat to, to, to tak nie działało, więc, no rzeczywiście, to jest takie nawiązanie do do spotu też, no bo dalej ten spot by latał, przecież do końca sezonu tylko tam tak, tak. Herty, Three no... italian teams, or four italian teams. The... I jeszcze dodaliby ile w finałach, tak, już po tak, stronie Bundesligi 0, tak. tam po stronie innych tak. lig zero francuskiej. A... No wiesz, a... może, może, no będzie już jeden finał Ligi Mistrzów, jeden finalista, może być dwóch finalistów Ligi Europy i może być finalista Ligi Konferencji, ale Fiorentina zawaliła pierwszy mecz z Bazyleą. Bazylea też słaby sezon rozgrywa w lidze, bo są dopiero chyba na szóstym miejscu w lidze szwajcarskiej. Puchary to inna melodia, ale ja bym Fiorentyny nie skreślał. Myślę, że oni pojadą tam do Bazylei i może, może wygrają właśnie różnicą jednej bramki, a co w dogrywce, to to już wielka, wilka nie wiadoma. Co też do tego możliwego włoskiego finału Ligi Europy, wówczas mielibyśmy pewność, że Włosi po raz pierwszy to trofeum wygrają. No bo odkąd mamy protoplastę Pucharu? UEFA, mamy tą Ligę Europy, no to Włosi tego trofeum nie zgarnęli. Zgarnali Hiszpanie, Anglicy, Niemcy, Portugalczycy, ale Włochom to się jeszcze nie udało. Parma, 99 rok, Puchar UEFA, to ostatni, ten Puchar drugiej, trzeciej kategorii Ligi Europy nie wygrali, był w finale Inter z Sewillą, pamiętamy. No ale może to się w tym roku powiedzie. No to, może, jeszcze na koniec parę słów o Romie. Bo Roma zagrała bardzo dobre zawody z Bayerem Leverkusen. Wygrana 1 do 0. Myślę, że mogło być nawet nieco, nieco wyżej. Mógł być ten taki komfort jak w meczach wygrywanych u siebie z Sociedad, także z Salzburgiem. Chociaż wtedy to było inaczej, bo wtedy Roma grała pierwszy mecz na wyjeździe, drugi u siebie, więc też tutaj to będzie trochę inna historia, bo Roma u siebie jest przemocna i właśnie i z Salzburgiem, i z Sociedad i z Fejenordem kończyła rywalizację na swoim stadionie. Teraz odwracamy chronologię, ale tak. Leverkusen było zneutralizowane. Zespół, który dobrze czuje się w kontrataku, ale nie miał miejsca, żeby te kontrataki wyprowadzać. No i José Mourinho, który pojedzie tam pewnie zaryglować, szukać gola z kontry. Zobaczymy jak personalnie Roma, jaki skład będzie mógł zestawić José Mourinho. Roma akurat ma bardzo dużo problemów, ale też starał się piłkarzy oszczędzać w meczu z Bolonią. Stąd właśnie Missori, młodziutki na prawym skrzydle, z filar w ramce Tahirowicz w środku pola. Otrzymał minuty, final Doom, żeby wrócić do do formy Grał Kamara, chociaż grał całe mecze, a powinien wylecieć z powodu czerwonej kartki, ale otrzymał tylko żółtą. Grał także Solbakken w ataku z belottim. Wchodzili z ławki Abraham, Pellegrini, Mancini, Bowe, Matic. To są pewnie piłkarze, którzy w czwartek wyjdą w składzie wyjściowym. No i Roma, która musi to dowieść, bo wie, że droga do Ligi Mistrzów wiedzie przez Ligę Europy. Byłaby to niesamowita historia, gdyby Jose Mourinho wygrał. Ligę Konferencji, rok później wygrał Ligę Europy, no i za rok to pytanie, pytanie, pytanie gdzie, gdzie? pytanie w z kim, pytanie w jaki sposób, na pewno y, wtedy by w tej Lidze Mistrzów był, jeżeli to będzie miasto inne niż Rzym, o tak powiem, bo, bo, bo to na pewno y, będzie, będzie wymóg José Mourinho i no, ten klub już ma awans do Ligi Mistrzów o którym myślimy, natomiast faktycznie to bardziej taki mecz rozgrzewkowy, towarzyski. Towarzyski, choć oczywiście rywal, który już pokonywał zespoły z czołówki, ale Bolonia też z tych ekip, które są w szarej strefie. Można je podzielić na tych, którzy już mają kompletnie gdzieś, która to kolejka, ile mają punktów, tylko bukują wakacje, to jest tu Dineze. Bolonia, która jeszcze Mimo, że wyników nie ma, to gra na całkiem poważnie. Zespoły, które bawią się futbolem i to wygląda fajnie, to jest Sassuolo. I zespoły, które grają absolutnie na poważnie, bo, no, bo po prostu y, cały sezon tak było, to jest Monza. I dla Romy taki, takie spotkanie z Bolonią, to wyglądało trochę tak, jakby oni wiedzieli, że po pierwsze nie mogą. Dać Boloni dojść do głosu, nie mogą dać sobie strzelić gola, bo potem będzie ciężko odpowiedzieć. Nie będzie kim za bardzo odpowiadać. Dlatego takie podejście rozumiem. Jest to w tym momencie właściwie trochę zachowywanie twarzy po tym, co ostatnio w Lidze, w lidze się działo, bo tych zwycięstw od dawna, od dawna nie ma. Uważam, że skoro Roma w Lidze Europy właściwie wychodziła obronną ręką z każdego scenariusza czy wtedy, kiedy musiała odrabiać straty czy wtedy, kiedy musiała bronić wyniku czy wtedy, kiedy po remisie wygrywała mecz rewanżowy to myślę, że to myślę, że oni są przygotowani na absolutnie każdy scenariusz jeszcze po lidze konferencji zresztą Bayer w weekend grał mecz z walczącym też tam na dole tabeli Stuttgartem też nie było to dla nich proste, proste spotkanie oni tam też ostatnio tych meczów nie, nie wygrywali więc myślę, że to jest mecz na typowe 0 do 0. To, to rewanżowe spotkanie, na nic innego. Jedyne, jedyne czego się obawiam, to ci zawodnicy, którzy zagrają od początku, aby żadne urazy w pierwszej połowie, w trakcie pierwszej połowy, nie zabierały Rzemurini możliwości manewru w drugiej części spotkania. Ale to są, to są szczegóły, to są jakieś już detale, bo akurat to ten, który takiego meczu nie dokończył, no to pewnie nie zobaczymy go do końca sezonu. To jest taki moment, że jakakolwiek kontuzja uraz już teraz eliminuje cię do, tak, do wakacji. Tak, no kończysz jak Pogba. Kończysz tak, jak Pogba. Wracasz dopiero tam na mecze towarzyskie kolejnego, kolejnego sezonu, a tego no, z perspektywy Romy na pewno nikt by nie chciał w przypadku takich graczy jak czy Wijnaldum, czy, czy Dybala, no 3, 4, 5, 6 nazwisk takich, które powinny być absolutnie do dyspozycji Mourinho, mimo, mimo tych problemów, a z perspektywy graczy z primavery fajna sprawa zagrać sobie w wyjściowym składzie meczu Romy, meczu ligowym dla takiego Misterego. no Tahirowicia już oglądaliśmy przecież wcześniej grającego na boiskach Serie A, więc dla nich tylko plusy i też... Nie ma tutaj żadnego mydlenia oczu ze strony Murinio. No, wszyscy wiedzą o co chodzi. Liga, tak, Liga, Liga Europa już się nie liczy, a Liga Europy się tylko liczy, więc. No, ale tutaj... dziwne, żeby było inaczej. No, a, oczywiście to jest człowiek racjonalnie myślący i wiadomo, że przez Ligę już się nie da, bo, bo te szanse stracili, więc stawiają na Ligę Europy, bo to jest dla nich łatwiejsza droga. No, Leverkusen nie jest drużyną słabą. No jest drużyną, która pod wodzą Czabiego Alonso wręcz dokonała rzeczy wielkiej, ratując ten sezon, poprawiając mocno swoją grę, ale łatwiej jest wygrać jeden, dwóch mecz i potem finał, niż nagle dokonać, przeskoczyć parę miejsc w tabeli, a tego Roma już nie ma czasu, nie ma, nie ma. gdyby to było więcej kolejek niż 4-5, bo mniej więcej w ostatnim czasie już Mourinho postawił na Ligę Europy, no to może by się jeszcze tam łudzili, jeszcze walczyli, a tak też biorąc pod uwagę sytuację kadrową, Romy niełatwo musiał wybrać jedno albo drugie, bo nie mógł mieć obu tych yy, rzeczy. Więc tutaj myślę, że kibice Romy za złe tego trenerowi Mourinho nie mają. Jeszcze w temacie tego meczu, błędując, no mówimy o plusach, ale minus dla sędziego Orsato. A, no, no, po pierwsze, tak. rzuty karne. Na pewno jeden rzut karny Romie się należał. W ogóle w tej kolejce, nie wiem, rzut karny dla Napoli w meczu z Moncą na Osimenie. Też absurdalna sytuacja. Może Napoli jest już na wakacjach, ale rzut karny w tamtym meczu jak najbardziej im się należał. I Jeszcze tutaj. Co, też sytuacja rzut z kamarą karny też dla była w końcu. No i kamara, który tak. powinien był wylecieć. wylecieć. To, to, to powinna być kartka koloru czerwonego. Też widzimy, że teraz pojawia się trochę młodych arbitrów, chociaż no tu mówimy o choćby o panu Orsato, czyli o tym najbardziej doświadczonym, który słabo te zawody w Bolonii z Romą poprowadził, ale pojawiają się młodzi sędziowie. Nawet komentowaliśmy nie tak dawno mecz sędziego, który wjeżdża w Serie B i otrzymał szansę w Serie A. To była rywalizacja Fiorentina-Odinese. Mecz nic mecz paterna, tabeli. Tak, paterna, I było tak? widać nerwowość. Było widać, że nagle podejmuje jedną decyzję, potem zmienia. Tydzień temu też komentowaliśmy mecz chyba pan zuferli sędziował, czy, tak. czy jakiś inny. I, I to było już w ogóle straszne, bo on kilka razy w meczu Podejmował jedną decyzję, pod czym ją zmieniał, czasami pod presją piłkarzy, i to dopiero wzbudzało tak, tak. furię wśród zawodników na ławce rezerwowych, wśród kibiców. Jako sędzia, żeby mieć autorytet, no to musisz być pewny swoich decyzji. Nie możesz ulegać presji, nie możesz zmieniać zdania. Tak to nie może wyglądać. A okej, okay, może to się zdarzyć, nie wiem, raz w meczu, szczególnie jak jesteś młodym arbitrem, ale. Tydzień temu to było 3-4 razy w spotkaniu, aż na to bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, więc jeżeli szukasz. Z kolei ten paterna miał problem z asystentem swoim, bo zmieniali decyzję jeden drugiemu i jeden się mylił. to I drugi... Też był w gorącej wodzie kompany, wodzie kompany bo na przykład tak. tam. Nie puścił gry wtedy. Był gola, kiedy powinien... tak, Karnego bo... by zabrał, bo puścił, tak. bo nie puścił gry za, za szybko gwiznął, więc. A czy A ok, to... że oni, wiesz, dostają szansę w takich okay. meczach małej, niskiej wagi. Ale, Ale na razie... miał chyba 14 meczów w Serie B. Tak. 14 tak. meczów, niecały sezon, sezon, pół sezonu w Serie B i dostaje mecze z Serie A, i to też nie był jego pierwszy. Co pokazuje, a, a nieco ponad rok temu sędziował jeszcze w Serie, w Serie C. Coś, coś tutaj nie gra, jakby. Brakuje młodych talentów wśród piłkarzy, brakuje fajni. Wśród sędziów. Jest Socca, na... Tak, dokładnie, ale brakuje. Ja zawsze mówię o tym Soccy. Zawsze Socca, tak, więc. Tak... Jedno, jedno nazwisko tak, tylko. Tak, Socca tak, tak, no. i to wszystko, więc trochę to jest niepokojące. Na samym Soccy to nie zajadą, ale dobra, będziemy obserwować. Też oglądajcie mecze w ostatnich trzech kolejkach Wieleven, bo też to jest ciekawe, jacy nowi sędziowie się pojawią. Być może objawi się ktoś rzeczywiście zdolny, ale na razie. No, te, 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 te przerzuty tutaj, właśnie z serii B do serii A, no to, to nie były udane w końcówce tego sezonu. Te próby na razie oceniamy negatywnie, ale będziemy się przyglądać, bo może to były takie trudne dobrego początki. No dobrze, na koniec łapki w górę poprosimy. Dziękujemy Wam. Też wybaczcie, że dziś bez interakcji z czatem, no ale musieliśmy wyjątkowo program nagrać, ale emitujemy go, mam nadzieję we wtorek o godzinie 13:00 za tydzień już z wami się widzimy, słyszymy. I na koniec panie Dominiku, ile włoskich drużyn i ile będzie w spocie tym, który będzie latał, ile będzie włoskich drużyn w finałach europejskich pucharów, jak bardzo jak daleko ta pompka jeszcze zostanie tutaj podpompowana. Na odpowiedź brzmi 3 Italian teams in European Cup finals this season. So ale nie wypowiemy, jakie, bo ja też myślę, że bezpiecznie trzy, czy najbezpieczniej byłoby powiedzieć dwie, bo wiadomo, myślę, że jest tak, już jedna. Tak, Roma myślę, że... jest blisko, ale Juventus i Fiorentina nie są w łatwym położeniu. Tak, Biorąc tak. pod uwagę, gdzie jedzie Juventus, do jak grającego rywala, który Ligi Europy traktuje jak swoje domowe rozgrywki, a Fiorentina pierwszy mecz przegrała, więc myślę, że trzy to jest nie jest wcale takie bezpieczne. Dwa by było bezpieczne. Ale mówimy trzy, bo wierzymy. Cztery to byłby tak, kosmos i w to no, nie wierzę, bo to za ciężko. dużo. Tak, marzenie, ale ktoś... Ale słuchajcie, ktoś przed pewnie. sezonem byśmy wzięli jeden. Byśmy jeden. wzięli te Fiorentiny w finale konferencji i mówili dobrze, że chociaż te, Włos te włoskie drużyny w konferencji dochodzą do finału. I byśmy tak, mówili, że oczywiście. jest lepiej. To jest jak Roma zdobyła ligę konferencji. Ależ była pompka. Oczy, ależ była pompka. Tak, Niesamowita. Oczy przecieraliśmy ze zdumienia, że włoski klub po tylu latach wygrywa jakieś to europejskie mecze. To samo trofeu. co w Polsce, że na nasze drużyny, jak Lech piękną historię zapisał w lidze konferencji, ale widać, że calcio i w lidze Europy, i w lidze mistrzów jest wysoko. Piszcie w komentarzach, bo czatu nie widzimy, bo dopiero program się odbędzie, ale piszcie. Macie czas no kilka godzin, aż rozpoczną się. No, chociaż dzisiaj to, nie, macie czas pewnie bardziej do czwartku, no bo wiadomo, że jeden zespół w tak. finale Ligi Mistrzów gra, to zastanówcie się, czy Roma, czy Juventus, czy Fiorentina, więc jest czas po emisji Calciocastu, żeby w komentarzach pod programem typować. Kto wytypuje dobrze, to wszystkich zacytujemy. Wszystkich z nicku, z imienia i nazwiska wymienimy w następnym programie. Dziękujemy Wam już bardzo, no i czekamy na Was za tydzień. Here we go. Are you ready? Carto is back. I am ready. Ciao.